Środek nocy. Z baru wychodzi kompletnie nawalony facet. Chce iść już do domu, lecz jego nogi jednak odmawiają mu posłuszeństwa. Pod barem stoi jedna taksówka. Facet sprawdza swój portfel i wylicza, że zostało mu tylko 15 zł. Podchodzi więc do taksówkarza i pyta: panie, ile za kurs na Sienkiewicza? No panie, o tej porze to 2 dyszki. Kurczę, no a za 15 nie da rady. Za 15, panie, to mi się nawet silnika nie opłaca odpalać. Panie, no niech pan się zlituje. No jest późno, zimno. Ja jeszcze wcięty. Do domu daleko. No podwieź pan. Nie zawracaj pan mi głowy, no mówię, 2 dychy to 2 dychy. No idź pan mi stąd już. Więc nie było wyjścia. Facet wziął i poszedł na pieszo do domu. Następnego dnia idzie ten sam facet ulicą i widzi cały rząd taksówek, a na samym końcu tego rzędu widzi taksówkę właśnie z tym taksówkarzem niemiłym, co poprzedniego dnia nie chciał go podwieźć. Podchodzi więc do pierwszej taksówki i się pyta: ile za kurs na Sienkiewicza? 20 zł, mówi taksówkarz. Wie pan co? Mam pomysł. Dam panu 5 dych, ale w trakcie jazdy zrobi mi pan loda. Spadaj z boku od mojej taksówki, bo zaraz w łeb jeszcze dostaniesz. Facet podchodzi do drugiej taksówki. Ile za kurs na Sienkiewicza? 20 zł, mówi taksówkarz. Okej, ale mam pomysł. Dam panu 5 dych, ale w czasie jazdy zrobi mi pan loda. Spadaj z boku, bo nie ręczę za siebie. Facet w ten sposób podchodzi do każdej taksówki i w ten sam sposób zagaduje. Podchodzi w pewnym momencie do ostatniej taksówki, tej z poprzedniego dnia spod baru, i mówi: ile za kurs na Sienkiewicza? 20 zł, mówi taksówkarz. Okej, dam panu 50 zł, ale wie pan co? Pod jednym warunkiem, że ruszy pan powoli i pomacha przez okno do wszystkich swoich kolegów taksówkarzy.